Sponsorem zanęt i przynęt wykorzystanych w filmie jest firma MeczPro oraz sklep wędkarski Kapel. Siema, siema wszystkim. Jak widzicie, u mnie już staw praktycznie cały odlodzony. Na to wszyscy oczywiście czekamy. Zaczynamy nowy sezon. Dzisiaj już jak jest rozpakowany, zaraz zaczynam mieszać zanęta. Wszystko wam pokorzę oczywiście. Dzisiaj będę chytał na bacika. Drugą wędkę zarzuca na fiderka. Może uda się jakieś płotki. Może w ogóle uda się coś złowić. Bo jak wiecie, woda jest jeszcze bez zimno. Także ja zaczynam mieszać zanęta. A wy oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli jesteś nowy. Łapki w górę, odwiedźcie moją stronę na Facebooku. Ja już wam pokazuję, na co dzisiaj będę chytał. Mianowicie wanilia, konopie, top ready, gotowy metod mix. To oczywiście pójdzie na fiderka. Tu jeszcze mam chłodka konopie, ale tego nie będę otwierał. Na bacika leszcz czarny. Cała paczka 1 kilo. A pięknie to wonia. Do tego komponent, dodatek zanętowy TTX drobny. Tego do metroszka. Myślę, że wystarczy. No i oczywiście glina rozpraszająca brązowo. Glinę dom 2 kg. Siteczko. Pięknie ta zanęta wygląda. Zobaczcie, jak się to wszystko ładnie klei. Porobia sobie kilka kuleczek. Dzisiaj również postaram się nagrać coś spod wody. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, ale spróbujemy. Tak, na spławiku mam ustawione przeszło 3 metry głębokości. Dokładnie 3,20 i to jeszcze mam go ustawione tak, że go mam jakieś 15 cm nad dnem. Tu właśnie w tym miejscu. Myślę, że 5 kuleczek styknie na chwilę obecną. Fiderkiem by da ciepło tam pod te drzewo. Mogę wam zdradzić, że Jerzech Tuky nastawię w Olzie. Tak, na fiderka leci pelet 8 Halibut. Myślę, że się to sprawdzi. Tam właśnie, jak widzieliście, Kajrzech wyszliwał zanęta. Zaro na fiderka zakładą. Oczywiście zestaw koszyczek 5 gram. Zestaw ze skrętką. Na koniec pelecik Halibuta. Pelecik jest dziurką, ale akurat tu mam zestaw na gumka. Potem to zamienia. I rzut po ryba. Po pierwsza ryba w nowym roku nie z lodu, tylko z brzegu, na stawach.
kurwa, bober to jest. Chyba zamarznął. Jest pierwsza poteczka. No, jeszcze mi uciekła. Jak to gadają, pierwsza ryba trzeba wypuścić. Tak, jak widzieliście, udało mi się złowić jedna płoteczka. Zima, jak nie wiem, kilka jeszcze brań takich miałek, ale to fest delikatny, nawet na bacika lekko jedno przynurzył, rożek zatnął, coś tam było czuć, ale puściło. No i potem kilka takich brań to pudła na fiderka, niestety nic, no ale nie o to chodzi, przynajmniej że na chwilę zaś odpocznął. Pierwszy wypad na staw niezalodzony. Uważam za udany, ryba się udało chycić. Rybka oczywiście wróciła z powrotem do wody. Jeszcze wam powiem, że w tym roku, jak widzicie, wyda testował zanęty, przynęty Liquid Boostery firmy MatchPro. W zeszłym roku udało mi się na peleciki tam po drugiej stronie, właśnie na zawodach, co filmy mam, powyciągać fajne karpiki, taki po 50 cm na zawodach, pora takich większych leszczy. Także wiem, że nie będę żałował. Na pewno ryby pochytą. Woda numer 633 PZW. Odtajano. Zero lodu. Jakby ktoś chciał przyjechać. Tak, zanęte mi trochę zostało. I pinki. Skoczę jeszcze na taki mały stawek pomiędzy gorzyczkami a kolonią Fryderyk, Tarloch. Co tam już filmik też miał. To, że powyciągał pora siotrów i pora karpi na feeder w zeszłym roku. Może jakoś płotka tam się uda złowić. Ogólnie na razie jeszcze ciężko, przynajmniej tutaj w moich rejonach. Ale co mogę powiedzieć, zaraz tam powinienem dojechać, także widzimy się na miejscu. Tak, jest pierwsza płoteczka, jak widzicie, praktycznie ciepia batem tukę, jak się ten lód zaczyno. Tu mam wędka na feeder, to mam ciepnięte tam pod te drzewo na dumbbellsika o smaku ananasa. Zobaczymy, może się jakiś coś większego się skusi dzisiaj. Tak jak widzicie, taką wzdręga, taką płoteczka. I tak o kolejna płoteczka. Oczywiście wracając z powrotem do wody. Wam powiem,
kilka płoteczek już się udało złowić, jakieś 5 sztuk. Ze 3-4 mi poszły na gruntówka. Było widać taki lekki uginani. Też chyba tam do, bo to na pop-upa już wam pokazuję, na takiego ananaska, że chciepł. Na połóweczka jeszcze dołek, bo to jest 7 mm bodajże. Ja 7 mm to połóweczka jeszcze z niego przez gumka. Przypuszczam, że też małe płotki do tego dugały. No ale to mogę powiedzieć, jest tak już zima, jak widzicie, już zaś pomału zaczyna śnieg padać. No i subskrybujcie kanał, łapka w górę, piszcie komentarze, odwiedźcie moją stronę na Facebooku i do następnego razu, hej!